Klub Samotnych Serc Nie Jesteś Sam działa prężnie przy Centrum Kultury i Promocji już od wielu lat. Na jego spotkaniach organizowanych z różnych okazji każdy z uczestników może porozmawiać, podzielić się własnymi przeżyciami i mile spędzić czas. Klub Samotnych Serc rozpoczął swoją działalność w 2008 roku i powstał on z inicjatywy pani Sabiny Rakuś. Uczestnikami klubu są osoby, które czują się samotne i mają bardzo dużo wolnego czasu i są chętne, by spotkać się z innymi, by porozmawiać, nawiązywać przyjaźnie czy wspólnie spędzać czas. Członkowie klubu dzięki temu odzyskują radość, poczucie, że są potrzebni innym. Klub organizuje spotkania w każdy poniedziałek o godzinie 17. Ponadto urządza przyjęcia okolicznościowe, w tym Dzień Matki. Z tej okazji odbyła się recytacja wierszy dla mam. Nie obyło się również bez przemówienia pani Sabiny Rakuś, która dziękowała wszystkim za przybycie. Spotkałyśmy się dzisiaj z okazji święta Dnia Matki. Kochamy swoje matki. Klub Samotnych bardzo prosi, bardzo chce. Każdego roku, odkąd istnieje mój Klub Samotnych, co roku robimy te zabawy, spotkanie. Klub cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kraśniczan, bo liczy ponad 130 osób. Takiego klubu w Kraśniku nie było. To jest pierwsze od 3 lat za tamtego par. Zostałam wyróżniona tym medalem dwukrotnie miastem Kraśnika, dyplomy. Także pierwsze miejsce zajęłam na te pozarządowe stoiska, które były pierwsze miejsce, zdobyłam nagrody. Także bardzo się cieszę. Pomagam ludziom i dopóki będę mogła, dopóki sił mi starczy, będę. W takich klubach najważniejsza jest jednak rodzinna atmosfera i możliwość zrobienia czegoś razem. Uczestnictwo w nim oferuje także poczucie jedności i przynależności do grupy, które jest bezcenne. Umożliwiają one także realizację własnych pasji, stanowią źródło niewyczerpalnych inspiracji czy możliwość wymiany doświadczeń i poglądów.